musisz zapamiętać ten klawisz. Aha. Naciśnij nie dwa, bo będą mocniejsze, a potem... Że ten akord spowoduje... On da kontekst, że mu... Że wszystko inne zagra. Ale zobacz, czyli nagle się robi już... Czyli masz taki patent, że każdy to umie, wszystkie czarne nie dają za dużo, ale jak się nada im kontekst harmoniczny... I teraz, jak będziesz się przechadzał obok fortepianu, to możesz tak sobie w sklepie muzycznym po prostu... A, zobaczymy, jak to tam... A, okej, no dobra. I... Poczekaj, tylko pójdźcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i wtedy już każdy myśli, że w ogóle jesteś wirtuozem, nie? I pedał, prawy pedał. Za przeproszeniem oczywiście. Nie, nie tu. Ha, wyżej, tu. Czy tu jeszcze? No nie, dobrze, ha, o, dwa ha. No. W sensie oba takie same? O, poczekajcie, bo... No. I potem od niechcenia trzaskam i okazuje się, że jest trochę kultury we mnie. Nie, bardzo to... dziękuję. Za suchy. Poćwiczę. Dziękuję ci dzięki. Bardzo. Dzięki, Piotr. To jest insiderski patent, no wiesz, że w sensie, że jesteś w stanie... To jest ósmy klawisz, policzyłem i to jest... Zagiąć rzeczywistość.